Dzień dobry, witamy serdecznie. Polski finał World Cyber Games ze Złotych Tarasów w Warszawie. Komentują dla Państwa Emil Myszkieter-Sobotka i Dariusz Devil-Bill. W tej chwili już jesteśmy po pierwszych rozgrywkach w StarCrafta. W tym momencie gracze powolutku przygotowują się do pierwszego półfinału w grze World of Tanks. Jak dobrze wiecie, gra World of Tanks jest jedną z najbardziej popularnych w tej chwili gier z zakresu MMO free to play. Ma bardzo, bardzo dużą pulę graczy. Ostatnio twórcy się chwalili, że mają w tej chwili 40 milionów kont zarejestrowanych. Wynik jak najbardziej godny pochwały. Darek, jak tam wygląda w tym momencie sytuacja na froncie? Gracze są już gotowi do gry. Wszyscy są gotowi. Dobieramy już tylko i wyłącznie, jakie mapy będą po kolei rozgrywane. Darek, jak wygląda sytuacja u graczy? W tym momencie gracze będą wybierać mapy. Jest pula 7 map. Będziemy grać na 5 mapach, więc dwie mapy, każda z drużyn musi odrzucić po jednej. Dwie mapy odpadną z puli. A pula map jest dostępna w regulaminie na stronie, a więc każdy może sobie zerknąć, jakie to są to mapy. Gracze obeznani z grą na pewno będą wiedzieć, o jakie mapy chodzi. A w tym momencie czekamy, aż gracze wybiorą te mapy do odrzucenia, a potem kolejność pozostałych. Gra w World of Tanks w tej chwili bardzo, bardzo, bardzo poważnie przechodzi do ofensywy, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju online'owe rozgrywki. Są obecni zarówno w ESL, jak i w tej chwili w WCG. Od 4, o ile dobrze pamiętam, tygodni trwały eliminacje do właśnie tych finałów, które dla Państwa mamy teraz możliwość komentować. Rozgrywki były naprawdę zażarte. Graczy przystąpiło do eliminacji bardzo dużo. Zespołów było, o ile dobrze pamiętam, 20 kilka? Więcej, odrobinkę więcej, około 40 drużyn, ponad 300 graczy. Ponad 300 graczy, z tego do finałów dotarły 4 najlepsze w Polsce drużyny. Drużyny są złożone z 7 graczy, każda drużyna ma 7 graczy. Mapy są rozgrywane w trybie 7x7. Może jeszcze przypomnijmy, nie wiem, czy wszyscy zapoznali się w tej chwili. Do finałów w World Cyber Games w grze World of Tanks w roku 2012 dotarły zespoły Evil Panda Squad, Lemming Train. Tak, oraz co było dosyć ciekawą niespodzianką, dwa zespoły z klanu pierwszy Sarmacki Batalion Pancerny. Tak, były to zespoły Panzerfist oraz Zawisza. Przy czym zespół Panzerfist już od jakiegoś czasu osiąga spore sukcesy na scenie. Zespół Zawisza jest dosyć dużą niespodzianką. Troszkę też niespodzianką, jak i w pewnym sensie niezbyt miłą niespodzianką jest nieobecność jednego z pierwszych klanów w grze World of Tanks, klanów First Pad. Tak, niestety w jednej z rund odpadli tuż przed samym finałem. Kilka razy próbowali swoich sił i to w kilka zespołów, ale niestety żaden z tych zespołów nie dotarł do finału. Walczyli za żarciem. Mam nadzieję, że gracze First Padu mimo wszystko oglądają razem z nami te finały. Pozdrawiamy. Gorąco. W tym momencie dwie mapy zostały odrzucone. Zostały odrzucone mapy Lakeville oraz Himmersdorf. Teraz gracze, a raczej kapitanowie tych drużyn wybiorą kolejność pozostałych 5 map. I za, myślę, maksymalnie 4-5 minut zaczniemy pierwszy mecz. Gramy w systemie best of 5, czyli minimum 3 wygrane mecze, a muszą zostać poprzez zniszczenie całkowicie przeciwnej drużyny. Ewentualnie są jeszcze dwie możliwości inne, poprzez zajęcie bazy przeciwnika oraz istnieje możliwość wyrobienia sobie przewagi w 8 punktów według czołgów. O ile dobrze pamiętam, w finałach, w eliminacjach do finałów praktycznie każdy z tych możliwości wygrania meczu została wykorzystana. Niektóre zespoły zajmowały bazę przeciwnika poprzez jakieś bardzo, można powiedzieć, złańską fantazją poprzeprowadzone rajdy. Czasem kończyło się to zniszczeniem wszystkich pojazdów przeciwnika i to chyba było najczęściej jednak spotykane. Mimo wszystko, zgadza się. Gracze polscy są postrzegani raczej w tej grze jako gracze jednak bardziej agresywni, ofensywnie nastawieni, w związku z czym nie dziwią finały, nie dziwią mecze, które się kończą zniszczeniem przeciwnika, chociaż może to w tym momencie także być bardzo łatwo skontrowane przez drużynę, która jest z kolei nastawiona i przemeterowana w defensywie, w obronie.
Mecz trwa około 10 minut maksymalnie, więc te 10 minut pozwala na to, żeby zniszczyć całkowicie przeciwnika, chociaż nie zawsze ten czas jest wykorzystywany w ten sposób. Czasami drużyny są w tak głębokiej defensywie, że przez te 10 minut nie niszczą całej drużyny, bądź nawet żadnego czołgu przeciwnika, a więc może się okazać, że będziemy mieli przez 10 minut bardzo dużo emocji, ale bez jednego strzału. No dokładnie, w tej grze, zresztą tak jak i na prawdziwym polu bitwy, zwłaszcza w starciach sił pancernych, bardzo, bardzo ważną rolę gra rozpoznanie. W grze występują czołgi, które są dedykowane do roli zwiadowcy. Każda z drużyn na pewno taki czołg, bądź kilka takich czołgów będzie miała w swoim składzie i to od nich tak naprawdę zależy w bardzo dużej mierze to, jak dalej się rozwinie bitwa. Bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, gdzie znajduje się przeciwnik oraz w jakiej sile, ewentualnie w którym kierunku ten przeciwnik się przesuwa. Z drugiej strony, rolą zwiadowcy jest także przeżyć. Zwiadowcami najczęściej są to czołgi lekkie, bardzo szybkie, bardzo zwrotne, przez to trudne do trafienia, ale jednocześnie bardzo mało odporne. To powoduje, że w tym momencie życie zwiadowcy może się skończyć bardzo szybko i bardzo boleśnie po jednym strzale ze strony przeciwnika. Tak, w tym momencie mamy już pełną pulę map. Są to od najstarszej, czy od piątej mapy będzie to Ruinberg, potem Prochorówka, Ensk, Stepy i Mainz. Na Mainz pierwszą bazę wybierają Sarmaci. Czekamy w tym momencie na decyzję. Wybierają Górny Kap. Teraz nastąpi wybór czołgów. Drużyny wybierają czołgi naprzemiennie, po dwa czołgi. Można wybierać czołgi od pierwszego do ósmego poziomu. Każdy z poziomów to jest jeden punkt. Maksymalnie drużyna może wykorzystać 42 punkty. Na 7 graczy niestety nie jest to wystarczająca liczba, żeby wybrać same czołgi ósmego poziomu, więc najczęściej jest to albo 5 czołgów ósmego poziomu i 2 pierwszego, bądź też inne modyfikacje tego składu. No to już możliwości kombinacji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zależy to przede wszystkim w tym momencie od taktyki i od sposobu, w jaki dana drużyna będzie grała. Tak oni sobie te czołgi poustawiają i tak sobie porozdzielają nacisk na tiery dane. Powiedz mi przede wszystkim, Darku, dlaczego tak naprawdę czołgi są wybierane na przemian? Po dwa czołgi z jednej drużyny, dwa czołgi z drugiej. Przede wszystkim dlatego, żeby drużyny te czołgi wybrały i już takie czołgi, jak są wybrane, zostały. Bardzo często zdarzało się, że czołgi były wybierane pod przeciwnika, to co przeciwnik wybrał. A więc czołgi są wybierane naprzemiennie. Oprócz tego nie jest to zdradzenie całkowicie swojej taktyki, bo wybór czołgów jednocześnie determinuje jakiś poziom taktyczny. Wydaje mi się, że zawsze wybór całego składu pokazuje przeciwnikowi od razu, co będą grać. Dokładnie, dokładnie tak. Z drugiej strony też gracze już znają się tak najbardziej i samych siebie, zarówno wewnątrz drużyny, jak i także drużyny nawzajem się znają bardzo dawno. Są to gracze, którzy się ścierają na co dzień na serwerach World of Tanks i to praktycznie na każdym poziomie. Spotykali się także już chyba kilkukrotnie we wszelkiego rodzaju turniejach. Zgadza się. Zarówno w ramach WCG, jak i w turniejach poza World Cyber Games, w turniejach organizowanych przez Wargaming.net i w związku z czym czasem są tutaj prześmieszne sytuacje, kiedy gracze nawzajem doskonale wiedzą, jak się drużyna przeciwna zachowa i vice versa. Tak, tak. Prowadzi to dosyć nietypowych sytuacji. Z jednej strony możemy oczekiwać w tym momencie dosyć długiego i nudnego pojedynku, gdzie gracze będą wiedzieli wszystko o sobie, będą czekać na ruch przeciwnika, a czasem będą potrafili postawić wszystko na jedną kartę i totalnie zmienić swoje podejście oraz swoją taktykę. Zawodnicy z zespołu Evil Panda Squad są najbardziej utytułowaną drużyną na polskiej scenie. W tym momencie grali w bardzo wielu turniejach offline'owych, jak i online'owych. Znają większość drużyn z polskiej sceny WOTA, także ich taktyki oraz zachowania. Mają w tej sprawie dosyć mocną przewagę. Poza tym bardzo często wygrywają wszelkie turnieje. Mają bardzo dobrą
taktyka, drużyna i reakcja na to, co się dzieje. Z drugiej strony także należy pamiętać o tym, że zarówno pierwszy Batalion Sarmacki też jest bardzo, bardzo starym klanem. O ile dobrze pamiętam, w grze istnieje od zamkniętych beta testów na serwerze europejskim. Tak, to już ponad 2 lata. To już jest ponad 2 lata, kupa czasu tak naprawdę. I bardzo dużo graczy z kolei znajdujących się we Wilpanda skład grała także w ramach klanu Sarmaci. Tak, i w związku z czym znajomość drużyny przeciwnej jest tutaj w tym momencie w obie strony, bardzo, bardzo duża. Myślę, że można się pokusić o takie stwierdzenie, że gracze znają się jak łyse konie. W gruncie rzeczy są to gracze, którzy ze sobą obcują od dłuższego czasu, naprawdę znają się bardzo dobrze, są bardzo często ze sobą po imieniu, w związku z czym oni doskonale wiedzą, kto tam drugi jest. W pewnym sensie można to powiedzieć, że to jest taka troszkę, w tym momencie będzie to kłótnia między sąsiadami przez płot, być może o kawałek miedzy, być może o grusze, jaki będzie efekt, zobaczymy za chwilę. Czy gracze już skończyli wybierać wszystko? Praktycznie tak. Jeszcze tylko ostatnie szlify i za chwilę będziemy gotowi. Jeszcze 2 czołgi do wybrania, o ile dobrze widzę, każdej z drużyn. Tak więc lada moment rozpoczniemy pojedynek. Pierwszy pojedynek z półfinałowy w tegorocznych finałach World Cyber Games w Warszawie. Bardzo często składy niewiele się różnią, ponieważ drużyny znają bardzo dobrze grę, znają czołgi, znają także mapy, więc dokładnie wiedzą, jakich czołgów używać na jakich mapach, więc bardzo często zdarzają się praktycznie lustrzane odbicia składów i mecz rozgrywa się tylko i wyłącznie taktycznie oraz skillowo, ponieważ tak, czołgi się nie różnią. Tutaj już jak najbardziej, tak jak powiedziałeś, bardzo często zespoły, ich skład, dobór czołgów jest odbiciem lustrzanym między sobą, w związku z czym te taktyki i sposób prowadzenia rozgrywki będą bardzo podobne. Należy też pamiętać jednocześnie, że właśnie to, co Darek przed chwilką opowiadał, to jakie czołgi zostały wybrane przez przeciwnika, bardzo dużo mówi to o tym, jaka taktyka będzie stosowana. Muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawy, jak gracze w tych finałach opanują zupełnie nową fizykę, która została wprowadzona w ostatnim uaktualnieniu gry, która umożliwia w tym momencie kilka nowych kierunków ataku. O ile wcześniej wszelkiego rodzaju górki, pagórki, urwiska były często gęsto barierą nie do przebycia dla pojazdu czy gracza, w tym momencie można przy odrobinie uszkodzenia pojazdu, bądź i bez niego, jeżeli gracz jest odpowiednio ostrożny, z danej górki zjechać, stoczyć się powolutku z niewysokiej skarpy i znaleźć się za plecami niczego nie spodziewającego się przeciwnika. Przede wszystkim łatka została wprowadzona bardzo niedawno. Patrz, 8.0 został wprowadzony dosyć niedawno do gry, więc wydaje mi się, że gracze jeszcze nie do końca zapoznali się z nowymi możliwościami, jakie daje fizyka i możliwość zjeżdżenia z różnych górek, pagórków i wzniesień, które do tej pory nie były dostępne dla żadnych czołgów. Nie zgodzę się, Darek, gdyż wiemy, że to gracze są na tyle poważni, na tyle na serio podchodzący do tego wszystkiego, do całej gry, do całej tej otoczki, że oni na pewno poświęcili długie godziny przed finałami na sprawdzeniu, gdzie można wjechać, co można dzięki temu osiągnąć i ewentualnym dostosowaniu do tego swoich taktyk. Podejrzewam, że zawsze tworzyli sobie jakieś pokoje treningowe i oba zespoły w tym momencie próbowały wszelkiego rodzaju możliwych opcji, które się pojawiały wraz z prowadzeniem nowego update'u. Gracze, o ile widzę, już naprawdę chyba ostatnie po drugi konającej ostrygi, jest ostatni czołg wybrany. Tak. Darku, poproś tam chłopaków o zieloną flagę. Miejmy nadzieję tylko, że... Tak, teraz pytam się tylko i wyłącznie, sprawdzam, czy obie drużyny są gotowe, czy wszystko mają przygotowane, czy amunicja została załadowana. Zawisza jest gotowa. Czekamy tylko na... gotowy, no przepraszam cię bardzo, no to, że jest A na końcu nie oznacza, drużyna. Drużyna SBP jest gotowa, wściekłe pandy także są gotowe, tak więc rozpoczynamy pierwsze półfinały World Cyber Games w tym roku w Warszawie w grze World of Tanks. Ostatnie odliczanie i ruszamy. Tak, pierwsza mapa jest to mapa Mainz, mapa, która ma na środku dosyć spore wzniesienie. Daje ono bardzo dużą przewagę do wyświetlenia przeciwnika.
To jest z jednej strony. Z drugiej strony bardzo, bardzo często w grze spotykane jest to, że drużyna, która zdobędzie kontrolę nad tą górką znajdującą się w centrum mapy, bardzo często jest w stanie potem kontrolować dalej rozgrywkę. Oni w tym momencie są w stanie znaleźć przeciwnika łatwiej, mają wyższy punkt widzenia i wiedzą w tym momencie, gdzie przeciwnik się pojechał, przeciwnik nie będzie w stanie się schować za bardzo przed nimi, przed ich polem, z ich pola widzenia, będą w stanie za bardzo zniknąć. I w tym momencie musimy poczekać właśnie, jak tutaj gracze się dalej rozstawią, jak będą sprawdzać, gdzie się co dzieje. Zawsze pierwsze, jest już też chyba pierwszy kontakt między zwiadowcami przeciwnika, tak jest. Tak. Zwiadowcy przeciwnika już zaczynają powoli walczyć. Jest to w tym momencie taki naprawdę kluczowy moment na pierwsze minuty rozgrywki. Należy jak najszybciej sprawdzić, gdzie znajduje się przeciwnik oraz gdzie ten przeciwnik się porusza. Tak. W tym momencie czołgi ciężkie, dwa czołgi ciężkie podświetlają górkę. W tym momencie jeden czołg lekki przeskoczył na tą górkę i będzie starał się podświetlać to, co się dzieje po drugiej stronie. Zostały wyświetlone dwa czołgi drużyny przeciwnej. I w tej chwili występuje właśnie taki dosyć często spotykany moment takiej niepewności dla obu drużyn. Nie wiemy, gdzie znajduje się przeciwnik. Mieliśmy pierwsze zerknięcie na to, gdzie przeciwnik się znajduje, w którym kierunku się porusza. Tak. Zazwyczaj tylko jest kilka czołgów. Jeden, dwa znalezione. Bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, kiedy jest wyświetlona automatycznie cała drużyna. Na bardziej otwartych mapach. To się czasami zdarza. Tak, niestety nie jest to mapa otwarta. Ta mapa nie jest otwarta. Oferuje bardzo dużo szans na to, aby się schować. Zarówno przed wzrokiem, jak i ostrzałem przeciwnika. Może powiedzmy troszeczkę o składach obu drużyn. Drużyna Emil Panda skład znajduje się po stronie lewej, drużyna Zawiszy znajduje się po stronie prawej. W tym momencie składy to cztery czołgi ciężkie po stronie Pand, plus do tego jeden scout piątego poziomu i dwie artylerie drugiego poziomu, są to Bizony. Po drugiej stronie mamy w Zawiszy dwa czołgi ciężkie, plus do tego dwa czołgi lekkie, które są na ósmym poziomie, są to francuskie czołgi lekkie. Plus do tego francuska arta, która właśnie trafiła Carmona za ponad 600 punktów. Carmon w tym momencie troszkę zaryzykował. On podejrzewam, że wiedział, gdzie znajduje się tam niedaleko przeciwnik, że znajduje się tam wrogi zwiadowca. Próbował go odgonić od siebie, bądź też nawet zniszczyć. Była na to z pewnego rodzaju szansa. No, nie spodziewał się raczej tego, że przeciwnik będzie przygotowany na to, aby go bardzo szybko skontrować za pomocą artylerii. Wydaje mi się, że w tym momencie każda z drużyn będzie starała się grać bezpiecznie na tej mapie. Na pewno nie będzie tutaj żadnych jakichś specjalnych raszy. Pamiętajmy, że to są już półfinały. W tym momencie stawka jest już naprawdę, naprawdę wysoka. Tutaj każdy punkt się będzie liczył. Zgadza się. Można wygrać, osiągając przewagę 8 punktów wagi tierowej czołgu, w związku z czym każda strata może być na wagę wygranej bądź przegranej. Każdy z czołgów ciężkich jest już wystarczającą przewagą, jeśli przeciwnik nie straci żadnego z czołgów lekkich bądź małych. Otóż to. W tym momencie podejrzewam, że oba zespoły będą bardzo, bardzo ostrożnie podchodziły, przynajmniej przez pewną część rozgrywki. Jest tu taka opcja w tym momencie, żeby się tak naprawdę powolutku przygotowywać do tego, że gracze przez dłuższy czas będą szukać, będą czekać na ruch przeciwnika. Darku, może rozejrzyjmy się troszkę bardziej, co się dzieje na mapie. Chcielibyśmy ewentualnie zobaczyć, co robi zwiadowca w zespole Evil. W zespole Evil pan na skład w tym momencie Xinef, który bardzo często gra na czołgach lekkich, na zwiadowcach. Jeździ po mapie i próbuje coś znaleźć. Nie ukrywajmy, że na pewno gracze tutaj zostali dopasowani do czołgów, do tego, jaki sposób grania, jaka postać, jaki oczywiście czołg im najbardziej pasuje, w jakim się najlepiej czują.
Powiem Ci szczerze, że jak na razie spodziewałem się troszkę więcej akcji. Wydawało mi się, że dzięki tym nowym możliwościom poruszania się na mapie będą tutaj troszkę jednak więcej gracze nam prezentować agresywnej gry, no ale tak jak wspominaliśmy, tu już stawka jest wysoka. W tym momencie są to półfinały. Trzeba walczyć o to, aby dostać się do finału. Taka ryzykowna akcja może się okazać gwoździem do trumny, ale nie wiadomo, którego zespołu. Dokładnie tak. To zależy w tym momencie bardzo, bardzo, bardzo dużo od tego, jak każdy gracz pojedynczo będzie reagował. Rozejrzyjmy się może jeszcze troszkę bardziej po mapie. Zobaczmy, co przeciwnicy tutaj, jedna z drużyn w tym momencie sobie, na co sobie pozwala. Artyleria to są czołgi, to jest typ czołgu, który właściwie niewiele się porusza po mapie. Najczęściej ustawia się w jednym miejscu, tak żeby mieć ostrzał na wybrany przez siebie punkt. I próbuje akurat w tych konkretnych miejscach coś ustrzelić. A w tym momencie widzimy, że tak naprawdę na mapie nie dzieje się zbyt wiele. Darku, jak uważasz, bo tak naprawdę znasz obie drużyny bardzo, bardzo dobrze. Mm. Uważasz, że która z drużyn jest bardziej stroną agresywną, bardziej stroną atakującą, twoim zdaniem? Wydaje mi się, że w tym momencie Zawisza ma tutaj inicjatywę, że skład Pant oddał troszeczkę map control tak zwany. Widzę, że tutaj został Crazy Ketchup wyświetlony. Przez tak, widzieliśmy przez chwilę zwiadowcę przeciwnika w tym momencie. Tak. No, to jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej. Tutaj należy się cały czas pilnować, gdzie są... I w tym momencie nastąpił lekki zwrot akcji, a artylerie z widoku artyleryjskiego mają taką możliwość, jak zobaczenie, skąd leciał pocisk. Istnieje pewna możliwość, że w momencie, kiedy artyleria strzela, to przeciwnik na swojej artylerii zobaczy jednak punkt, z którego ta artyleria strzelała. Zostało to wykorzystane przez artylerystę z składu Zawiszy, przez Andrew. I w tym momencie Andrew strzelił na ślepo praktycznie, ponieważ nie miał możliwości zobaczenia tego czołgu realnie. Miał tylko jedyne, co widział, to smugę po pocisku wystrzeloną przez artylerię przeciwnika. Dokonał bardzo szybko obliczeń. Spodziewał się, podejrzewam, że ta artyleria tam się będzie znajdowała w tym rejonie, gdyż zazwyczaj artyleria się ustawia raczej w najbardziej typowych dla siebie punktach, gdzie mają dobre pola ostrzału. Większość graczy artyleryjskich po strzale zaraz się przestawia, więc takie trafienie na ślepo w miejsce, gdzie artyleria jednak się przestawiła, bo zakładam, że jednak tak doświadczeni gracze przestawiają się po strzale. Myślę, że Andrew miał dużo szczęścia w takim strzele na ślepo po przestawieniu się artylerii. Gracze doświadczeni są po obu stronach i w tym momencie zarówno podejrzewam, że i artyleria zespołu Evil Panda się poruszyła po strzale, próbowała zmienić swoją pozycję, ale weźmy pod uwagę także i bogate doświadczenie graczy z zespołu Sarmatów i na pewno wziął to pod uwagę, gdzie przeciwnik mógł się poruszyć, zaryzykował, strzelił, trafił idealnie. Tak. Widzę, że tutaj Andrew dalej próbuje trafić kolejne czołgi zespołu Pan. Xinem jest w tym momencie pod ostrzałem. Wydaje mi się, że będzie próbował ucieczki. Widzieliśmy jeszcze w tle Butchera na AMX-ie 1390. Darku, wydaje mi się, że powoli zaczynamy się zbliżać do tego takiego punktu przełomowego, gdzie... Tak, zostały tylko 2 minuty do końca. Dokładnie, z 10 minut już 8 upłynęło, 2 minuty do końca. Zespoły muszą albo zaryzykować, albo zgodzić się na remis. No, tak. W tym momencie widać, że zaryzykował zespół Sarmatów, zaatakował. W tym momencie udało im się troszkę zajechać przeciwnika swoimi czołgami lekkimi od strony bazy. Ale stracili w tym ataku jeden czołg. Crazy Ketchup został zniszczony. Zmienia się z sekundy na sekundy sytuacja. W tej momencie Evil Panda skład stracił czołg ciężki, 8 punktów tierowych jest do tyłu. Ale zaraz odgryźli się i Flex został na AMX-ie 1390 zniszczony. Zmienia się kolejna sytuacja, giną kolejne pojazdy w tym momencie. Zaczyna być naprawdę walka wet za wet w tym momencie. Tak, została tylko minuta do końca. Gracze próbują wykorzystać zasadę 8 punktów przewagi. W tym momencie podejrzewam, że AMX nie ma już pocisków. Jest to czołg, który może strzelić tylko 6 razy, potem musi 40 sekund się ładować. Tak, nie wspominaliśmy o tym wcześniej. Czołgi francuskie, część z nich przynajmniej, jest w tym momencie wyposażona w taki specjalny magazynek na kilka pocisków. Strzały z tego magazynka są oddawane bardzo szybko, jeden po drugim. Niestety po wystrzelaniu magazynka należy się oddalić i odczekać kilkadziesiąt sekund.
tym momencie New Multi Show zabił Butchera na MX 1390, ale sam ma tylko 6% życia. Tak, tak. Już tutaj walka zaczyna powoli już w tym momencie przypominać takie nasze dożynki. Lekką przewagę ma skład Zawiszy. Ale wszystkie czołgi są bardzo, bardzo nisko. Oba składy mają po jednej artylerii, ale w tym momencie Andrew dokonał kolejnego zabójstwa. Trafił New Multi Showa, który chował się za skałą. Jednak ten wybuch z pleszem, obrażeniami dookoła tej skały musiał wystarczyć do tych 6%. Carmon próbuje zaatakować tutaj w tym momencie Hedzika, ale skończył się czas. I czy możemy na szybko podsumować wyniki? Tak. Wynik wygląda tak, że... Po stronie Evil Panda skład zniszczony zostało. 8, 10, tak? Przepraszam, Darku, ale czy mógłbyś jednak ustawić tierowo pojazdy? Oczywiście. Dziękuję Ci ślicznie. 8, 16, tutaj mamy 21 punktów, 2 punkty za Bizona, to będziemy mieli 23 i kolejne 8 za generalnie to wygląda tak, że jest T32 za 8 punktów, Bizon za 2, czyli jest 10. 10 punktów. Tutaj mamy 16 plus 7, czyli punktów 23. Zdecydowana wygrana w tym momencie tak. Zespołu Sarmatów. Tak jak widzieliśmy, zespół ten zdecydował się w pewnym momencie zaatakować, odsłonić bardziej swoje karty. Zdecydował się na szybki atak jedną flanką swoimi czołgami lekkimi. Te czołgi odwróciły uwagę przeciwnika, została na nie skierowana cała uwaga, cała siła ognia przeciwnika. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, te czołgi są niewielkie, są bardzo szybkie, bardzo zwrotne, w związku z czym umiejętnie wykorzystując teren są w stanie uniemożliwić przeciwnikowi oddanie jakiegokolwiek strzału. Do tego w tym momencie potrafili odciągnąć uwagę od czołgów ciężkich ze swojej strony, co te czołgi automatycznie wykorzystały. Podjechały do przodu, zniszczyły wartowników, które tam było, jeden, dwa czołgi były ustawione jako taka zabezpieczenie od strony Sarmatów. Zostawiły Pandy dwa czołgi, one zostały dosyć łatwo zniszczone przez przewagę miejscową, punktową po stronie... New Multi Show na MX-ie 5100 próbował jeszcze uratować sytuację, strzelając do tych AMX-ów 1390, bardzo mocno je obił. Ostatecznie obydwa zginęły, ale niestety zadały tak dużo obrażeń i dodatkowo wyświetlały całość składu przeciwnika, więc Andrew mógł wykorzystać swoją artylerię. Teraz akurat następuje tutaj chwilowa przerwa pomiędzy meczami, ponieważ drużyny... Dobrze. Wydaje mi się, że akurat w tej rundzie, której byliśmy przed chwilą świadkiem, bardzo, bardzo dużą rolę odegrał Andrew na artylerii w zespole Zawiszy. Tak. Zniszczył trzech przeciwników. Mm-hmm. To było tak naprawdę bardzo, bardzo dużym zastrzykiem punktowym dla jego drużyny. Tak, odegrał bardzo, bardzo dużą, bardzo przede wszystkim kluczową rolę, jeżeli można powiedzieć bardzo kluczową, kluczową rolę w tej całej, w tej całej rozgrywce. Tak zwany MVP. Dlatego w tym meczu... Tak. Zdecydowanie. Tutaj dostaje pierwszą odznakę. Zobaczymy, czy tych odznak zdobędzie więcej jeszcze w tym. Czy zdobędzie jeszcze więcej odznak w tym półfinale. W tej chwili zapraszamy Państwa na króciutką przerwę. Wracamy tuż po niej. Witamy serdecznie po przerwie. Witamy na pierwszych półfinałach grze World of Tanks w trakcie polskich finałów World Cyber Games 2012. Tak, w tym momencie wynik jest 1-0 dla zespołu Zawisza. Tak jest, Zawisza, niczym legendarny Zawisza Czarny, zaatakował przeciwnika, pokonał go w tym momencie, co prawda na punkty, ale zawsze zwycięstwo. W tym momencie tak naprawdę czekamy jeszcze na graczy z jednej drużyny, żeby się tak naprawdę przygotowali, żebyśmy mogli rozpocząć drugą rundę. Podsumowanie takie krótkie. W poprzedniej rundzie artyleria z zespołu Zawiszy odegrała bardzo kluczową rolę. Artylerzysta spisał się dosłownie na medal. Strzelał celnie, niszczył przeciwników, dawał przewagę swojej drużynie. Z drugiej strony taktyka zespołu Zawiszy także się sprawdziła. Ich siły lekkie oderwały uwagę przeciwnika od czołgów ciężkich zespołu SBP i w pewnym momencie niestety Evil Panda skład musiał się podzielić, musiał walczyć na dwa fronty. Czym to się kończy w historii? Tym samym się kończy przede wszystkim w grze. Wybór artylerii siódmego tieru był tutaj kluczowym, ponieważ jest to bardzo ryzykowne. Ta artyleria może zostać użyta, żeby wypracować bardzo dużą przewagę, zadać bardzo duże obrażenia czołgom ciężkim, ale niekoniecznie, ponieważ drużyna przeciwna może się bardzo skutecznie chować, może nie pokazywać swoich czołgów, nie wystawiać na taki ostrzał. To się zgadza. Z drugiej strony artyleria jest bardzo, bardzo podatnym pojazdem na ogień bezpośredni przeciwnika.
przeciw sobie mając czołg przeciwnika jest bardzo, bardzo często skazana na swoją śmierć. W związku z czym to było też takie zagranie trochę wabank ze strony Sarmatów, że wystawili tak wysokotirową artylerię, gdyż w przypadku jej utraty nie mieli drugiej artylerii, żeby ewentualnie przeciwnika za jakiś osłon tam wyłuskiwać, powolutku obijać, jak i w tym momencie powolutku się sobie działać. Aha, dobra, dobra. Dzięki. Oj. Trzymaj. Tak więc wydaje mi się, że teraz na tej mapie tutaj będzie bardzo dużo czołgów lekkich, czołgów zwiadowczych. Jest to mapa bardzo otwarta, jest tu sporo dosyć pagórków, ale nie ma ani żadnych dużych zarośli, ani nie ma lasów, gdzie można by się schować. Nie ma też żadnych zabudowań. Jedyne miejsca, gdzie można się schować przed artylerią bądź szybkimi czołgami zwiadowczymi, to pagórki. Przy czym i tak nie zawsze udaje się to zrobić. Czołgi lekkie, gracze na tych czołgach są bardzo doświadczeni, wiedzą gdzie jeździć, jak wyświetlać przeciwnika, więc wydaje mi się, że gra na stepach będzie albo bardzo pasywna, bo będą się wszyscy chować, albo bardzo szybka, będzie to bardzo szybki, dynamiczny mecz. Ja, Darko, obstawiam, że w tym momencie ta bitwa będzie jednak dosyć szybka, bardziej dynamiczna, gdyż tak jak wspominałeś, jedynym sposobem ukrycia się przed ogniem przeciwnika jest dosłownie kilka skałek pagórków rozrzuconych na całej mapie i w tym momencie tak naprawdę szybki przeciwnik może objechać, może sfrankować chowającego się za jakąś przeszkodą wroga i w tym momencie go tak naprawdę obijać tam bezlitośnie i do samej śmierci. To jak sama nazwa wskazuje, są to stepy, więc nie za bardzo jest gdzie się chować. Z tego co widzę, obie drużyny wybierają bardzo dużo czołgów AMX-1390. Jest to czołg francuski, 8 tieru, czołg lekki, który posiada magazynek z 6 pociskami. Jeśli wystrzeli wszystkie pociski, musi przeładowywać około 40 sekund, gdzieś 39, zależy od tego, jakie moduły ma założone. Więc można bardzo szybko zaatakować, wystrzelać wszystkie pociski i potem nagle uciec, pojawić się na jakiejś flance, zaatakować, zniszczyć coś i spróbować uciec. Ale przeciwnicy, jedna i druga drużyna, wybierają te same czołgi, więc tego typu flankowanie może się pojawić z obydwu stron i może się okazać, że jedna drużyna będzie atakowała jedną stroną, na przykład lewą, a druga będzie prawą i się po prostu nie spotkają. No, spotkać będą musieli w pewnym momencie, gdyż to doprowadzi do sytuacji, kiedy przeciwnicy nawzajem sobie jadą na swoje bazy i zaczną te bazy zajmować. Zajmuje tak. O ile dobrze pamiętam, dokładnie 100 sekund dla jednego czołgu. Tak. W przypadku, gdy czołgu wjeżdża więcej, automatycznie jest ten czas dwa razy krótszy. Dwa razy szybciej następuje przejęcie bazy. Tak. I w tym momencie przeciwnik będzie musiał zareagować. Będzie trzeba poświęcić jakieś czołgi, cofnąć się do obrony swojej bazy. Moim zdaniem tutaj nie mamy co na to liczyć. Moim zdaniem zespoły oba są na tyle doświadczone, że one nie zostawią niebronionych, bądź nawet ewentualnie nie zostawią takiej sytuacji, gdzie nie będzie przynajmniej jeden czołg na danej flance, żeby zaalarmować swój zespół, że tutaj przeciwnik nadjeżdża i tutaj się znajduje. Wydaje mi się, że masz rację i że żadna z drużyn nie zostawi swojej bazy w żaden sposób niechronionej, ale podejrzewam, że tą ochroną będzie co najwyżej czołg pierwszego poziomu. Więc wydaje mi się, że taka ochrona po zniszczeniu, po utracie tej ochrony, drużyna, która straci ten czołg, będzie wycofana, będzie w głębokiej defensywie. Zdecydowanie tak. O ile w rundzie pierwszej obserwowaliśmy cały czas zespół Evil Panda Squad, w tej rundzie zdecydowaliśmy się na to, aby śledzić zwycięzców rundy poprzedniej, czyli zespół Zawisza z klanu SBP, z popularnych Sarmatów. Zobaczymy w tym momencie, jak ta cała rozruba na stepach będzie wyglądała z ich punktu widzenia. Miejmy nadzieję, że dostarczą nam niesamowitych atrakcji. O ile dobrze widzę, Darku, już powolutku zaczynamy kończyć tak. Dobieranie zespołów. Niestety, żeby gracze mogli grać równe mecze składne, za każdym razem po zmianie mapy muszą zostać wybrane czołgi od nowa, ponieważ każda mapa jest inna,
Są inne ukształtowania terenu i tak dalej, więc wybiera się także inne czołgi, ponieważ są inne taktyki. Z drugiej strony na pewno biorą gracze pod uwagę taktykę i skład przeciwnika z poprzedniej bitwy. Będą się starali przewidzieć, czy zagrają w ten sam sposób, w tym samym składzie i ewentualnie w jaki sposób temu przeciwdziałać, bądź też zdecydują się, róbmy swoje. To mamy przećwiczone, to mamy opanowane, zostawmy to, niech oni spróbują się tym razem dopasować. W takich sytuacjach się pokazywana jest dopiero tak naprawdę klasa pojedynczego gracza. Sytuacja, kiedy on musi się dostosować do sytuacji innej niż ta, która została przećwiczona na treningach, kiedy on musi zadziałać szybko i samodzielnie przede wszystkim, zdecydować, co będzie lepsze dla jego zespołu. Jak na razie w tym momencie nie było chyba jeszcze takiej sytuacji. Evil Panda było postawione w poprzedniej walce dosyć nieciekawej pozycji, ale tak czy siak spisali się bardzo mocno, przetrzepali skórę przeciwnikowi. Odgryzali się bardzo skutecznie. Tutaj New Multi Show wydaje mi się, że bardzo dobrze zagrał w tym meczu. Był wspierany przez Carmona, ile dobrze pamiętam. Więc tutaj wielkie, wielkie brawa dla zespołu EPS. W tym momencie drużyna Zawiszy jest już gotowa, czekamy tylko na gotowość z Evil Panda skład. Za chwilkę ostatni powinni wybrać do wybrania. No zobaczmy tutaj, co się dzieje. Jak na razie gramy swoje. No nie, Sarmaci jednak są bardziej postawili chyba na ofensywę. Są same szybkie czołgi. Tak, nie mają żadnych czołgów ciężkich. Dokładnie. Z kolei bardziej swoje gra jednak w tym momencie EPS, bo skład jest bardzo zbliżony do poprzedniej bitwy. Zostają dwa czołgi ciężkie. Nie do końca. Wydaje mi się. Ale zniknął jeden z czołgów ciężkich. Zniknął AMX, więc zobaczmy, co tutaj się jednak będzie działo. No i będziemy startować. Wszystkie drużyny, wszyscy gracze są. Jeszcze jednak nie. Jeszcze nie są gotowi. No cóż, jednak nerwy dają sobie trochę tak, znać. Tak. Nie są gotowi w tym momencie, czasem się dają te... Już są gotowi. Dają o sobie trochę nerwy. Przygotowali się już w tym momencie? Tak, obie drużyny są gotowe, tak więc może przeprowadźmy odliczanie i rozpocznijmy drugą rundę w półfinałach WCG 2012. I startujemy. Mapa, tak jak wspomnieliśmy, stepy. Mapa dosyć płaska, wzbogacona dosłownie kilka pagórków, kilka skał, która w tym momencie umożliwi dosyć bezproblemowe działanie wszelkiego rodzaju siłą lekkim. Zobaczymy, który z zespołów się do takiej taktyki lepiej przygotował. Przede wszystkim zauważmy, że teraz drużyna Zawiszy jest po lewej stronie, drużyna Pant po prawej, żeby nikt nie był przypadkiem zdziwiony. Że tak jest, to jest związane przede wszystkim właśnie z regulaminem, jaki obowiązuje nas na WCG. Co rundę są zmieniane punkty startowe obu drużyn. Tak, nastąpiły pozdrowienia z obu stron. I tak jak nawet buziaki poleciały, tak jak wspominaliśmy. Gracze znają się doskonale. Oni wiedzą, kto jest kto, znają się po imieniu. Wielokrotnie się spotykali zarówno w grze, jak i poza nią. Tak więc czasem te ich takie niewinne troszkę wbijanie szpilek na czacie to jest tak naprawdę widok codzienny na serwerze. Zgadza się. Nie jest to nic nadzwyczajnego, chociaż bardzo zabawnie to wygląda. W tym momencie czołgi lekkie ze strony Zawiszy, a oni mają tylko tego typu czołgi. Próbują już znaleźć przeciwnika, pojawiają się pierwsze tak zwane czerwone kropki. Tak, to jest tak jak wspominaliśmy, pierwsze takie kluczowe dla pierwszej połowy bitwy manewry, czyli znaleźć przeciwnika, określić jego skład i kierunek się poruszania się. Pierwsze 2-3 minuty to jest oczywiście takie tylko i wyłącznie sprawdzanie gdzieś tutaj. Ktoś może być, a może jednak nie. Zdarza się bardzo często, że przy takim sprawdzaniu czołgi lekkie jednak giną, ponieważ przeciwnik jest przygotowany na to, że ten czołg się pojawi w tym konkretnym miejscu. Gracze już grają na tych mapach bardzo długo. Te czołgi jednak mają pewne trasy przejazdu, mogą zostać zniszczone w ciągu kilku sekund. To są czołgi lekkie, nie mają zbyt dużo życia. Zdecydowanie. Ich obroną nie jest pancerz, ich obroną jest ich niewielkie rozmiary oraz ich prędkość oraz zwrotność. To się może zemścić, może się opłacić. W tej chwili powolutku gracze właśnie
tak jak w prawdziwej bitwie, spodziewają się, gdzie jest przeciwnik, sprawdzają, czy on tam faktycznie jest, ewentualnie potem szukają, gdzie ten przeciwnik się schował, skoro w miejscu numer jeden się nie znalazł. Tutaj, tak jak wspominałeś, gracze mają jakieś swoje przyzwyczajenia, jakieś swoje stałe trasy przejazdu. To jest związane przede wszystkim z ukształtowaniem terenu na mapie. Oczywiście. Należy jak najdłużej uniknąć zarówno wykrycia przez przeciwnika, czyli trzeba chować się za wszelkiego rodzaju wzgórkami, za wszelkiego rodzaju skałami, bądź w zaroślach. No tu zarośli za dużo nie będzie, jak to na stepach. Z drugiej strony chowanie się non-stop za wszelkiego rodzaju pagórkami, za wszelkiego rodzaju wzgórzami doprowadza do tego, że nie widzimy także i przeciwnika. No, to, co zasłania nas przed przeciwnikiem, zasłania także i przeciwnika. Oczywiście. W tym momencie wydaje mi się, że drużyna Zawiszy ma tutaj lekką przewagę, jednak podświetlają tych przeciwników dużo lepiej. Przede wszystkim to jest moje odczucie. Wydaje mi się, że mają większy map control. I podejrzewam, że za chwilę, za kilka nie wiem, sekund, może nawet za minutę zaatakują jedną flanką. Jak widzimy, bardzo dużo czołgów grupuje się w tym momencie na liniach 1-2, na linii 4, czyli tak jak mówiłeś, do obrony bazy został tylko jeden czołg. Podejrzewam, że to jest T1, tak. Hedzik tutaj na T1 także przesuwa się na tamtą stronę, jednak obawia się, że mógłby zostać nagle zaatakowany. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z drugiej strony. Czy map kontroli jest po stronie Sarmatów? Nie byłbym taki na 100% pewien. Na pewno mają w swoim składzie czołgi szybkie, czołgi zwinne, w związku z czym są w stanie przejechać szybko w dany rejon, sprawdzić, czy ten przeciwnik się tam znajduje, czy nie. Taki rajd może być jednocześnie śmiertelny dla zwiadowcy, bo przeciwnik tam się będzie znajdował i będzie na zwiadowcę czekał. Tak więc tutaj to jest na dwoje babka wróżyła. Oszczędziłbym sobie takich dokładnych określeń, że tylko jedna drużyna tutaj będzie miała przewagę, czy nie. W tym momencie widzieliśmy, że Crazy Ketchup otrzymał jedno trafienie, ma 46% życia, czyli połowę, poniżej połowy, a jest to trafienie o jednego czołgu ciężkiego. Kolejne prawdopodobnie wyeliminuje go z gry, ale pomimo tego nadal dosyć agresywnie próbuje skautować, wykonywać swoją pracę. Tak jest. Skautować można na dwa sposoby. To jest określane zawsze z angielska jako aktywne bądź pasywne. Active bądź passive. Aktywne to jest właśnie to, co w tym momencie możemy zaobserwować, kiedy pojazdy się poruszają, starają się jak najszybciej przejechać od osłony do osłony, dokładnie. I ich obroną jest właśnie to, jak szybko się poruszają, jak wykorzystują kształtowanie terenu. Przede wszystkim także i zwinność jest tutaj dosyć ważnym argumentem tych czołgów. Dokładnie. Ponieważ pociski nie są naprowadzane. Są czasy II wojny światowej. Nikt tutaj nie miał żadnych pocisków naprowadzanych i myślę, że strzał na wprost, gdzie ten czołg jest tak zwinny, jest bardzo trudny. Pomimo tego gracze jednak mają to sokole oko czasami i sporo szczęścia. Po takim trafieniu najczęściej ten czołg albo jest unieruchomiony, albo po prostu ginie od razu. Tak, z drugiej strony należy pamiętać o tym, że jednocześnie taki karaluszek potrafi doprowadzić do wręcz wstrząsów ręki przeciwnika, który nie może w niego trafić. Tak. Jest to bardzo irytująca Widzimy sytuacja. Widzimy w tym momencie, że Andrew jest atakowany przez jednego ze zwiadowców przeciwnika. A Carmon tutaj bardzo agresywnie próbuje go zniszczyć, ale niestety mu się to nie udało. Flex jednym trafieniem załatwił sprawę. Tak. Niestety drużyna Pant jest w tym momencie dosyć w złej sytuacji. Są atakowani. Ich baza jest przejmowana. Próbują ją bronić. Nie zgadza się, Darku, gdyż baza atakowana jest, należy do Zawiszy. Przypomnę ci, obserwujemy Zawiszę, nie Pandy. Tutaj Pandy są tą stroną atakującą. Byli bardzo blisko przyjęcia bazy przeciwnika, ale skład SBP Zawisza zorientował się w tym manewrze. Tak, zorientował się, że przeciwnik przemknął niespostrzeżenie. Przez jedną flankę znajdowało się na bazie przeciwnika bardzo dużo czołgów. Byli bardzo, bardzo blisko przyjęcia tej bazy. W tym momencie Zawisza zareagowało błyskawicznie, podjechało, ostrzelało przeciwników. W tym momencie parafianin jadąc do przodu, a z wieżyczką do tyłu, trafił w ruchu New Multishowa, który został zniszczony. Z tego, co widzę, artyleria Pandy znajduje się, już się nie znajduje na mapie, była w ciężkich opałach, została znaleziona przez jeden z czołgów Zawiszy. Tak, Kapo nie zostawił najmniejszych szans, wrogiej artylerii zniszczył ją dosyć szybko. Rosyjski czołg T
50-2. Jest to czołg bardzo szybki. Jeśli dostanie się do artylerii na bliską odległość, artyleria może, tak szczerze powiedziawszy, od razu pożegnać się z życiem. Bardzo... Powiem ci, że cała rozgrywka była dosyć ciekawa. Zauważ, tak, że skład Zawiszy, pomimo że był złokadał się praktycznie z czołgów tylko lekkich, czołgów szybkich, był stroną niezbyt agresywnie atakującą, co ku mojemu zdziwieniu stroną atakującą, tą próbującą przejąć bazę przeciwnika, okazał się zespół Evil Panta, skład, który składał się w części z czołgów ciężkich. Zaryzykowali, zaatakowali jedną flanką. Z jednej strony mieli szczęście, udało im się w miarę niespostrzeżenie tą flanką przejechać do bazy przeciwnika, z drugiej strony kontra zespołu Zawisza była śmiercionośna. Bardzo szybko się zorientowali w sytuacji. Ostrzelali te czołgi, które powinny być ostrzelane, te, które zdają jak najwięcej bazy, w tym momencie odjęły te punkty przejęcia bazy, zostawiając sobie jeszcze więcej czasu na zniszczenie bądź wygonienie przeciwnika ze swojej bazy. Tak. W pewnym momencie szala zwycięstwa przechylała się w stronę Pandy. Tutaj już mieli tą bazę bardzo blisko już przejęcia bazy. W tym momencie tak naprawdę można powiedzieć, że jeden strzał w tym momencie ocalił Zawiszę. Zgadza się. Dosłownie jeden strzał. Tak. Gramy w trybie, gdzie 3 zwycięstwa dają przejście do finału. I tego jednego, jedynego zwycięstwa teraz potrzebuje skład Zawiszy. Czy w tym momencie wytrzymają presję zarówno chłopaki z jednej, jak i z drugiej drużyny? Zobaczymy. Tak. No, to ja bym jeszcze nie spisywał na straty Pant. To jest bardzo mocna drużyna, bardzo dobrzy gracze, doświadczeni. Wydaje mi się, że jeszcze mają szansę się odbić. Zobaczymy. Oczywiście, że mają szansę. Tak jak mówiłem, napięcie w tym momencie rośnie zarówno w jednym, jak i w drugim zespole. Kto lepiej wytrzyma to napięcie, kto lepiej wytrzyma tą presję, będzie zwycięzcą. Z drugiej strony wspominałeś, że zespół Evil Panda skład nie za dobrze się czuje na mapie, którą dopiero co rozgrywaliśmy na stepach. Ta mapa im najwyraźniej nie leży. Postawili w momencie wszystko na jedną kartę, zagrali bardzo agresywnie. Zresztą oni raczej słyną z tego, że grają agresywnie. Oni zazwyczaj są tą stroną atakującą. Bardzo rzadko się decydują na defensywę i na bierne oczekiwanie przeciwnika. Tak, też zaatakowali. Pierwsi wjechali na kapa. No tutaj bym już trochę polemizował, gdyż w pewnym momencie zwiadowcy ze strony Zawiszy, tam były dwie te 52, które już w okolicy kapa przeciwnika się przejeżdżały. I w tym momencie tak naprawdę oni, można powiedzieć, że jednak Zawisza była pierwsza przy bazie przeciwnika, ale nie zdecydowali się na przejmowanie tej bazy. Tak. Objechali szybciutko bazę przeciwnika, zobaczyli. Objechał bazę, tak. Objechał bazę, sprawdzi, czy broń Boże nie znajdują się tam coś przeciwnicy, czy ta drużyna została w defensywie, czy pojechała dalej. Stwierdzili, że skoro nie zastali nikogo, nikogo nie podświetlili za bardzo, nie zostali ostrzelani, wycofali się stamtąd. Być może już podejrzewali to, że Evil Panda skład znajduje się gdzieś w ich okolicach domu. Zostało już tylko się wycofać i tego domu bronić. W tym momencie będziemy grali trzecią mapę. Jest to mapa Ensk, mapa miejska, gdzie jest bardzo dużo budynków po jednej stronie mapy, po drugiej stronie, zaraz poza torami, są miejsca, gdzie można się bardzo łatwo schować w różnego typu chaszczach i zaroślach. Jest sporo drzewek, sporo krzaczków. Jest to mapa, na której bardzo często obie drużyny wybierają 5 czołgów ciężkich. Skład tych czołgów może się różnić, ale najczęściej są to czołgi ciężkie. No, zdecydowanie w walkach miejskich akurat sprawdzają się bardzo dobrze czołgi ciężkie. Na mapach miejskich walki bardzo często toczą się w bardzo, bardzo bliskim kontakcie. Czołgi stoją czasami tuż za rogiem budynku i w tym momencie zależy bardzo dużo od tego, na ile czołg jest odporny, na ile ma gruby pancerz, na ile gracz jest w stanie ten czołg ustawić tak, aby przeciwnik miał jak najmniejszą szansę na przebicie pancerza. Myślę, że największym błędem najczęściej jest złe ustawienie się czołgu zaraz przy wyjeździe. W momencie, kiedy delikatnie ktoś źle wyjechał, przeciwnik zaraz to wykorzystuje, najczęściej wtedy zdejmuje gąsienicę jednym strzałem i potem cała drużyna skupia się na tym czołgu, który nie może się wycofać. Na tej mapie bardzo ważnym też będzie rozstawienie drużyny. Tak. Przypominajmy, normalnie w bitwie World of Tanks bierze udział 30 graczy, po 15 w każdym zespole. Tutaj graczy jest o wiele mniej, jest ich tylko 7 i nie są w stanie tak naprawdę przypilnować bądź obronić każdego możliwego kierunku natarcia. Zgadza się. W mapie przynajmniej tak na pół miejskiej, jaką jest ta mapa, jaką jest mapa Ensk, oznacza to, że w tym momencie jest sporo uliczek, sporo kierunków, z jakich można nadjechać i do przeciwnika się zbliżyć. Z drugiej strony część mapy, jest to część, na której spotykamy kilka wzgórków, kilka krzaków, kilka drzewek, tam będą mogły brylować z kolei czołgi zwiadowcze. Tam czołg szybki może się znaleźć, podjechać, zobaczyć, czy jest jakiś przeciwnik, czy też nie.
Mówią, że nic nie słyszą. Oni się nie słyszą nawzajem. Za głośno jest. W tym momencie, tak jak zauważyłeś, może być bardzo dużo czołgów ciężkich, ale drużyny nas zaskakują. Pojawił się 1390, T2 Light, to są jednak skauty. Pojawiło się M43, który jest artylerią amerykańską 7 poziomu. I mamy 2 razy KW-5. Czy to jest zaskakujące? Powiem Ci szczerze, że nie jestem taki do końca przekonany, czy to jest zaskoczenie. Artyleria, nawet ustawiona dobrze na tej mapie, z dobrymi polami ostrzału, może przechylić tak naprawdę szale zwycięstwa, przynajmniej w danym miejscu. Tak jak mówiłeś, wyjeżdżasz zza rogu budynku, dostajesz strzał w gąsienicę, twój pojazd jest unieruchomiony, jest bezbronny, jest wystawiony na strzały przede wszystkim artylerii. W takich sytuacjach artyleria odgrywa kluczową rolę, gdyż ona jest w stanie zadać jednym strzałem bardzo duże obrażenia, być może nawet i zniszczyć ten czołg. Gada się. Jeden nieuważny ruch i giniesz. No, KW-5, z mojego doświadczenia w wcześniejszych turniejach nie zauważyłem, żeby ktoś na ENSK-u używał KW-5. Tutaj w tym momencie mamy dwa te czołgi z jednej strony, dwa czołgi z drugiej. Jest to o tyle zaskakujące, przede wszystkim, że jest to czołg, który tak naprawdę jest czołgiem ciężkim, który bardzo dużo wytrzymuje, ale ma bardzo małe obrażenia, bardzo duże miejsca na czołgu, które można strzelić. To jest zwany słaby punkt, tak zwany weak point. Tak. Owszem, ci gracze to są gracze już tak wysokiej klasy, że oni się sobie doskonale sprawę zdają z tej słabości tego czołgu, ale tak jak mówiłeś, czołg jest potężnie opancerzony, ma dużą ilość punktów wytrzymałości, w związku z czym musi więcej pocisków w niego trafić. Dalej jest mimo wszystko nadal odporny, bo potrafi zaskoczyć i zrykoszetować pocisk bądź odbić nawet pocisk kierowany w słaby punkt pancerza. Ja myślę, że gracze tutaj chcą także wykorzystać nową fizykę. Ten czołg waży ponad 100 ton. To jest gigant. To jest gigant. W tym momencie może przepychać przeciwników, może ich odpychać, wypychać zza osłony. To by było dosyć złośliwe z jednej strony tak naprawdę, wypchnąć przeciwnika pod ogień. Pod ogień wroga. Wroga. Tak. Jeszcze nie widziałem. Być może będziemy świadkami takiej sytuacji. Bardzo chętnie bym to zobaczył, zwłaszcza w takich rozgrywkach. Taką fantazję ułańską, rzekłbym, bo nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją. Ja też nie, ale zawsze możemy to pierwszy raz zobaczyć. No. Z drugiej strony nie dziwi mnie za bardzo niewielka ilość czołgów lekkich. Mamy AMX-a 1390 z jednej strony, który jest owszem czołgiem lekki, ale potrafi się znaleźć błyskawicznie w danym punkcie, błyskawicznie wjechać na flankę bądź tył jakiegoś pojazdu przeciwnika i go bardzo, bardzo mocno uszkodzić dzięki wspominanym już kilkukrotnie magazynkowi, które mają czołgi francuskie na wyposażeniu. Ten czołg w kilka sekund potrafi wypluć 6 pocisków. Każdy z tych pocisków zadaje ponad 200 obrażeń. 200, czołgi, czasem nawet i 300 potrafi tak, się uzyskać. Czołgi ciężkie około mają 1500 życia. 1500 punktów. Jedna seria przeciwnik może już w tym momencie nie żyć. Jeśli nikt nie będzie przeszkadzał AMX-owi, to może w danym momencie wystrzelać te 6 pocisków, to jest około 15 sekund i ten czołg zostanie wyeliminowany. Powiem Ci, że mnie osobiście troszkę bardziej zaskakuje w tym momencie obecność dwóch czołgów VK4502A. To nie są czołgi raczej często spotykane na serwerze, zwłaszcza na mapach miejskich. Są to czołgi owszem ciężkie, ale niezbyt silnie opancerzone, w związku z czym podatne na ogień przeciwnika, z drugiej strony szybkie. Zgadza się. No może tutaj będą stawiać na szybkość, mają jednak tych czołgów sporo. Poza tym przede wszystkim trzeba zauważyć, że mają artylerię. Są już w tym momencie gotowe. Drużyny są gotowe. No to wyśmienicie. Zacznijmy odliczanie. Zobaczymy, jak się tym razem rozwinie. Gra o wszystko dla Evil Panda Squad. No w tym momencie naprawdę muszą wygrać, bądź co najmniej doprowadzić do remisu, tak? Tak. W tym momencie, w przypadku remisu gra będzie powtórzona. Na tej samej mapie, z tych samych stron. Wydaje mi się, że drużyna Evil Panda Squad będzie chciała grać bardzo agresywnie. Mają tych czołgów KW-5 aż 3 sztuki. Podejrzewam, że będą chcieli wyeliminować możliwość strzelania artylerii, więc pojadą do miasta. Zobaczmy, czy Evil Panda Squad w tym momencie nie zdecyduje się na taką troszkę średniowieczną taktykę, mianowicie z przodu będzie jechała falanga z czołgów ciężkich, mocno opancerzonych, czyli z KW-5, a za nimi będą się chowały czołgi, których zadaniem będzie jak najszybsze rozbicie przeciwnika, jak najszybsze zniszczenie przeciwnika.
Może to być w tym momencie spowodowane. Na to też zresztą wskazuje skład zespołu, gdzie mamy zarówno francuski czołg ciężki, który potrafi bardzo szybko zadać właśnie bardzo dużo obrażeń, tak. Francuski czołg lekki z identycznym uzbrojeniem. Na co się zdecydują gracze? Za chwilkę zobaczymy. Tak więc zaczęliśmy, możliwe, że ostatni mecz w tym Oby nie. Na pewno chcielibyśmy zobaczyć więcej. Gracze pokazują naprawdę bardzo wysoki poziom. Zdecydowanie te mecze są bardzo emocjonujące i wydaje mi się, że chcielibyśmy obejrzeć jeszcze kilka. Tak, poprzednia bitwa, mimo że skończyła się zdecydowanym zwycięstwem Sarmatów, tak naprawdę, tak jak mówiliśmy, to był moment, dosłownie kilka sekund, które zadecydowały o tym, że zwycięstwo przypadło akurat tej drużynie. No byli już naprawdę bardzo, bardzo pod ścianą. A w tym momencie tak, to jest mapa Ensk, jest to mała mapa, większość map ma wielkość 1 km na 1 km. Ta jest dużo mniejsza, jest 600 metrów na 600 metrów. Już w tym momencie widzimy jakąś lekką wymianę ognia. A tutaj Ace strzela, ale został także trafiony. Te pociski z KW-piątek nie zadają tak bardzo dużo obrażeń. W tym momencie te KW-piątki są bardzo mocno obijane. Dostają dosyć spore salwy. W tym momencie tak naprawdę KW-5 spełnia rolę takiego, można powiedzieć... Babika. Babika, to raz, z drugiej strony to jest tak zwany tank. Są już pierwsze ofiary. Tak. New Multi zabił artylerię, mają już wyeliminowaną artylerię. Flex zabił jedną z KW-5 na swoim MX-ie 1390. A następna czołg VKA jest tylko na 7%. A tutaj Xinef właśnie próbuje ją wyeliminować i mu się to udało. Następny czołgiem jest AMX, na którym gra Butcher. Myślę, że tutaj będzie wymiana 1-1. Błyskawiczna akcja. Tak. Sypią się ofiary po każdej ze stron. New Multi właśnie zginął, miał niewiele życia. Został potężnie obity. Tak. Xinef tutaj umyka, aby przeładować sobie ten swój francuski magazynek. Myślę, że tak. W tym momencie zostało nam po 3 czołgi. Właściwie po 3 czołgi i sytuacja jest remisowa, patowa. Ale Xinef jest tutaj bardzo mocno ścigany. Flex tutaj zajeżdża go z jednej strony, parafianin z drugiej. Blokuje go, żeby nie mógł uciec i się schować. Zostało mu tylko... Wydaje mi się, że Xinef lada moment skończy przeładowywanie. Czy dożyje do tego momentu, czy też będzie to bardzo bliskie? Chowa się za rogiem? Koniec. Więcej rogów niestety nie było. Xinef, bardzo nam przykro, ale blisko, blisko było. No cóż, została tak. KW-5 z jednej strony. KW-5 jest dosyć jeszcze mocna w tym momencie. Tak, ale niestety jest to bardzo powolny czołg. 1390 w tym momencie jest na przeładowaniu i ucieka. Parafianin jednocześnie odwraca uwagę przeciwnika od czołgu, od czołgu ciężkiego ze swojej drużyny. Parafianin na VK45 tutaj stara się jak najbardziej obić Carmona. Kolejny czołg lekki znajduje się już na bazie i zaczyna ją przejmować. Tak, zgadza się. KW-5 jest czołgiem, tak jak wspominałeś, ciężkim, dosyć powolnym. Zobaczmy w tym momencie, czy no, musi zareagować, musi się w kierunku bazy wybrać. Jest w bardzo nieciekawej sytuacji. Na swoich plecach ma AMX-a 1390, który go ostrzeliwuje. Tak, który już drugi skończył przeładowanie. Ciężki VK4502, a zaraz znajdzie się także na jego rufie. Musi niestety zareagować. Nie trafił. Został tutaj biedny sam, otoczony ze wszystkich stron. AMX wystrzelił trzy strzały. A tutaj myślę, że Carmon... I rykoszet, to co mówiłem. Ma odrobinę szczęścia, KW-5 ma jednak odrobinę szczęścia. Mimo tego, że przeciwnicy sobie zdają doskonale sprawę z tego, że ma i kolejne trafienie od AMX-a. No, tutaj teraz parafianin jest przygotowany i kończy ten pojedynek. Jeden strzał zakończył pojedynek. No cóż, zgadza się. Powiem ci, że zaskoczyło mnie tempo tej bitwy. Tak, naprawdę, od razu na samym początku, tylko AMX-y zdążyły przeładować i od razu... Szarża środkiem mapy, błyskawiczna wymiana ognia, błyskawiczne ofiary po jednej, po drugiej stronie. No i cóż, no. Jedni strzelali lepiej, drudzy strzelali dobrze, też dobrze. Tak, mieli po prostu tak, troszkę więcej się pecha. No, pamiętaj. No tutaj na początku wydawało mi się, że te KW-5 jednak zdążą dojechać i przebiją się. Zginęła artyleria, która myślę, że na tej artylerii opierała się cała taktyka Zawiszy. Ale w momencie, kiedy wróg skupił się na tej artylerii, myślę, że kiedy banda skupiła się, żeby wyeliminować tę artylerię, to za bardzo jednak te KW-5 oberwały. No niestety, no coś za coś. Mieli szanse tutaj, mieli spore szanse.
taktyka była na pewno zaskakująca. Bardzo rzadko się spotyka jednak takie raszowanie środkiem mapy po tych torach. Tam nie ma pola do manewru. Nie masz gdzie się schować przed ogniem przeciwnika. Jeżeli przeciwnik się zorientuje, że ty tam się znajdujesz, ustawia się po prostu po drugiej stronie. Jest sporo budynków i można się chować za tymi budynkami. Tutaj gracze z Pand nie skorzystali z tych osłon, nie próbowali gry jakiejś taktycznej, podchodów i tak dalej. Po prostu poszedł bardzo mocny atak środkiem mapy. Nietypowe, bardzo nietypowe, wręcz rzekłbym zadziwiające. No, ale tak jak mówiliśmy, Panda jest agresywna, jest to Evil Panda w końcu. Zgadza się. Niestety tym razem Evil nie wystarczyło. Nie, myślę, była Panda, było skład, było tak. Evil, ale Sarmaci ze stoickim spokojem przygotowali tutaj się na tą taktykę. Zakończył się to pojedynek, gdyby ktoś się dopiero teraz podłączył, 3-0, Zawisza przechodzi do finału. Szczerze powiem, że jest to wynik dość zaskakujący dla mnie. Wynik jak najbardziej zaskakujący, wydawało mi się, że Panda, ale wynik nie mówi o tym, jak zażarte były te walki. Tak jak mówiliśmy, walki były niemalże wet za wet, pocisk za pocisk. 3-0 wygrywa SBP za Zawisza, około... przechodzi jako pierwszy zespół do finału. Tak, Evil za Panda około skład. Godzinkę dowiemy Niestety się, odpada. Kto przeszedł jako drugi do finału i będziemy komentować finał. I będziemy przechodzić do finału. Zapraszamy.